Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną w tę stronę. Pure Luck i ich kwaśne APC. Tak jak widziałeś, pierwsza akcja na karbonie. Dlaczego? Z tego względu, że takie ciężkie osady po wodzie naprawdę wyciągnąć z karbonu jest ciężkie, ciężko. Naprawdę nie jest łatwo. I teraz tak, tu na tym karbonie już klasyczne APC nie dawało rady. Zostały te osady i dopiero ten zawodnik 1 do 10 pięknie sobie poradził. Super. Teraz tak, zacznę. Kolejna rzecz, zapach, słuchaj. Fenomenalny. No kurczę, w życiu bym nie powiedział, że to jest kwaśne APC. No można po prostu pić. Landryna. Rewelacja, jestem pod wrażeniem tego produktu. A jak widzę, że produkt naprawdę ma tendencję do wykazania się, więc kolejną rzeczą sobie myślę, kurczę, bo on jest taki fajny, oleisty. Mówię, kurczę, no pięknie domu, ale ciekawe jak się nim będzie myło. I zaatakowałem Mańka, słuchaj, 100 ml na 10 litrów wody zimnej. Zobacz, jak skurczybyk odtyka. We'll be right back.
fantastycznie. Po prostu mycie tym produktem 100 ml na 10 litrów wody. Wydajność no nie jest tutaj, jeżeli chodzi o mycie właściwe, jakaś rewelacyjna. Ale prowadzenie tego produktu, piana może też nie jest jakaś zacna, ale naprawdę śliskość tego produktu podczas mycia fenomenalna. On jest taki oleisty, no po prostu bomba. I teraz tak. Widziałeś pierwsze mycie, pięknie odetkało. Drugie mycie i zebrał tak zwanych gówniarzy. Czyli takie kudeczki, które nie są trwałe. Powłoki nie ruszy. Powłoki nie ruszy w tym stężeniu. Pięknie odetka, ale co mi się najbardziej podoba, bo z reguły szampony kwaśne, one nie domywają jakoś. One odtykają może tak, jakoś, bo tu chodzi o taki klasyczny brud. Ten skurczybyk pięknie domywa. Naprawdę. Tu masz takie dwa w jednym, kurczę. Myjesz furmankę i odtykasz. No rewelacja. Podoba mi się pod każdym względem. Ale żeby nie było, mówię, kurczę, 100 ml, sprawdzę 200 ml. Słuchaj, przy tym stężeniu to mycie to już jest czysta poezja. To jest po prostu bajka, piana, poślizg, fantastyczna sprawa. No rewelacja, zapach. Zauważyłeś, że pokazałem, że jak się go wymiesza z wodą, się robi taki mętny. Taki, tak typowo dla kwasu właśnie. Ale w butelce, no zapach jest obłędny. Kurczę, nie ma szans, żebyś pomyślał, że pracujesz kwasem. Rewelacja. No coś pięknego, no landryna. No bajka. I teraz tak, kolejna rzecz. No przy 200 ml już zbiera grubo. Zamula wszystko z tyłu. Na mańku, patrzę na Volvo. Z tyłu na mańku, nie pamiętam co tam kładłem, ale zebrał. To w ogóle została tylko powłoka, która tam kiedyś ktoś kładł, nie wiem kto. Jeszcze w miarę siedzi. Została tylko ta powłoka, która się kończy. Na drzwiach również. Powłoki nie zdjął, ale odetkał fenomenalnie. Domywanie no perła po prostu. Po zimie, jak masz powłokę i będziesz chciał, kurczę, odetkać i domyć, rewelacja, bomba. 100 ml, 150, 200, na letnie woski 50 ml, no to już musisz sam zobaczyć, ale może podjadać, tu trzeba być ostrożnym. Naprawdę produkt bomba, rewelacja, no 3 pH. Przy takim, przy 200 też tam chyba 2,5, także całkiem fajnie. Ale kurczę, tu nie o to chodzi, no jest to APC. Wskoczyłem na panel, gdzie ostatnio czochrałem tam, bo trzymam. Takie miejsca trzymam właśnie dla produktów, które widzę, że mają moc. Wskoczyłem na takie mega osady po chemii i po wodzie. Zobacz, jak to zgarnął. 1 do 10.
teraz tak, pobawiłem się tak, mięciutką szczoteczką, o wiele lepiej się czyści. Bardzo fajnie ta szczotka, w ogóle takie zakamarki właśnie. A później wskoczyłem z pędzlem twardym i wcale nie było dużo lepiej. Słuchaj, wcale nie było dużo lepiej. Może troszeczkę więcej tam było tych osadów, ale lepiej dużo nie było. Także tutaj nie ma co się łaszczyć na to, że weźmiesz twardy pędzel, że będzie lepiej. Wcale nie. Pięknie zebrał, bardzo fajnie, rewelacja. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o kwaśne APC, to jest moje ulubione. Naprawdę, rewelacja. Mycie właściwe. A, jeszcze właśnie, sprawdziłem też oprysk, nie? Zapomniałem o tym oprysku. Sprawdziłem też oprysk. No tutaj to w ogóle szkoda prądu. Szkoda się w ogóle bawić, to w ogóle nie ma sensu. Nie ma sensu. 1 do 10 jechałem, w ogóle nawet nie wrzucam tego, bo nie ma tematu. Piana beznadziejna, w ogóle wodnista. Jako prełoż odradzam. Chyba, że oprysk. Ale tutaj, no mówię, ja moim zdaniem nie pchałbym się w prełoż, jeżeli chodzi o ten produkt. Miałem nagrane, ale nie wrzucałem nawet, bo kurczę, no szkoda się bawić. No naprawdę nic nie wnosi. Kompletnie nic. Lepiej RRC 1 do 10, kwaśny szampon. Tamten jako prełoż się sprawdza. Ten produkt w ogóle go nie widzę. I teraz tak, podsumowując ten produkt, bomba, tak jak mówiłem wcześniej, moje ulubione, a kwaśne APC, naprawdę, no rewelacja, piana i w ogóle on jest taki oleisty, taki tłuściutki, praca nim naprawdę jest bardzo fajna, na karbonie, jeżeli chodzi o pędzel duży, fajnie się pieni, za to mi zaranie uraczysz piany, ale pędzlując już tak, także bardzo fajny produkt. Na chwilę obecną, kurczę, no szukam APC. No Aqua APC wiadomo, no smutnie samowity, do odtykania, ja go używam tylko do odtykania, bo tam piany nie uraczy żadnej, także do odtykania wolę czochrać już kwaśnym właśnie RRC, ale w tym momencie zastępuje mi go ten produkt. Ten produkt mega uniwersalny, odtykanie, mycie właściwe i jako APC sprawdzi się w 100%. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!